gdzie występują mięśniaki. Mięśniaki to nowotwór łagodny mięśniówki macicy. Występują praktycznie u większości kobiet i każda w badaniu ultrasonograficznym, a to jest podstawowe badanie, tym możemy rozpoznać mięśniaki czy USG ginekologiczne. Stwierdzamy mięśniaki. Mogą one być w różnej lokalizacji i w różnej wielkości. Lokalizacja może dotyczyć mięśnia macicy i to jest mięśniak śródścienny, kiedy jest w środku mięśnia. Może dotyczyć lokalizacji w środku jamy macicy, to jest mięśniak podśluzówkowy. Może dotyczyć lokalizacji na zewnątrz jamy macicy i to jest mięśniak podsurowicówkowy albo uszypułowany. Natomiast oczywiście są mięśniaki na szerokich szypułach. Które mogą imitować nawet właśnie guzy przydatków. Wiemy, że lokalizacja mięśniaków może być różna, tak samo ich wielkość. Mięśniaki mogą mieć od kilku milimetrów, 8, 9, 10 milimetrów, do nawet kilkunastu centymetrów. W zależności od tego, jak długo rozwijają się, taką wielkość mogą posiadać. W zależności od lokalizacji mogą nie dawać żadnych dolegliwości, a mogą dawać również dolegliwości, które manifestują się obfitymi miesiączkami, bolami w dole brzucha parciem na pęcherz moczowy, czy częstym oddawaniem moczu, kłopotami z wypróżnieniami. Mięśniaki bardzo rzadko występują u młodych kobiet, chociaż koledzy się ze mną zgodzą, że obserwowali i widzieli pojedyncze przypadki kobiet wieku dwudziestu kilku lat posiadające mięśniaki. Natomiast najczęściej dotyczą kobiet około 35-40 lat i powyżej. Jest to grupa praktycznie kilkudziesięciu procent. Kobiety w wieku między 40 a 50 lat to około 20-30 kobiet ma mięśniaki macicy. Pada takie stwierdzenie, że mięśniaki mogą przerodzić się w raka. Nie jest to rak, jest to mięsa, to jest odmiana jakby nowotworu, natomiast nie jest to rak, bo to nie jest nowotwór nabłądkowy już tak fachowo. I procent ze złośliwienia mięśniaka to jest 0,2 do 1%. Czyli na 100 pacjentek posiadających mięśniaki, w ciągu roku obserwacji, może u jednej z nich proces łagodny przejdzie w proces nowotworowy. Więc to jest bardzo rzadki przypadek. Natomiast niezależnie od tego, że występuje to tylko w jednym wymaga bardzo ścisłej obserwacji, nadzorowania i nie wolno tego lekceważyć.